Hello, hello, ja nazywam się Rio i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Train Sim World 4. Dzisiaj mamy do dyspozycji lokomotywę z serii 1293, znana jako Bauraje 193, czyli nasz pospolity Vectron, który jest w oryginalnych austriackich malowaniach ÖBB, czyli Österreichische Bundesbahn. Na haku mamy podpięty cały długi pociąg, cały długi skład z kontenerami, które wiozą na pewno kupę fajnych rzeczy w kierunku Niemiec. Znajdujemy się na linii kolejowej Salzburg-Rosenheim i właśnie na tej linii kolejowej mamy ten pociąg poprowadzić do swojej stacji docelowej. Jak to pójdzie? Zobaczcie sami. Znajdujemy się na pokładzie lokomotywy, przygotujmy tą fajną maszynę do jazdy. Wyłączmy sobie najpierw ten pulpit, jest to rozkład jazdy Ebula, którego w tej grze i tak nie ma, więc nie potrzebujemy tego wyświetlacza. Zmieńmy sobie te wyświetlacze, żebyśmy mieli prędkościomierz przed sobą i zaczynamy od aktywowania kabiny. Aktywujemy dźwignię od hamulca, kierunek jazdy do przodu. Tempomatu na razie nie włączam, przepustnica jest wyłączona, zapalamy światła z przodu na 3 białe, tak jak to tutaj jest pokazane. Teraz wstajemy, idziemy na tylny panel, włączamy sobie LZB i PZB, luzujemy hamulec sprężynowy. Wygląda jakby było zaświecone, nie? Jakby był zaciągnięty hamulec sprężynowy, ale raczej nie jest. Powinien się tutaj pojawić komunikat, że hamulec sprężynowy jest zaciśnięty, ale tak nie jest. Teraz tak, ustawiamy prąd na 15 000 V austriackich. Ach, trzeba patyki najpierw opuścić. O właśnie. Opuszczamy patyki, ustawiamy prąd na austriackie, nie 25 000 V, tylko 15. Mamy. Podnosimy pantograf. Mamy. Zamykamy wyłącznik szybki, żeby dostarczyć prądu do lokomotywy. Załączone, było nawet słychać jak klikło. Bardzo dobrze. W zasadzie lokomotywa jest przygotowana do jazdy. Jeszcze chciałem tutaj zobaczyć hamulec. Widzę, że hamulec mam ustawiony na P. Czyli na pasażerski ustawiamy na G, czyli pociąg towarowy. Dobra, lokomotywę mamy w zasadzie przygotowaną do jazdy, jak to tutaj wygląda. Wyjazd już mamy podany. U góry też już się zaświeciło, że kolejna stacja Rosenheim. No to co, luzujemy. Trochę to potrwa ustawienia G, hamulec bardzo długo luzuje. Wyjazd podany, zielone u góry, pomarańczowe na dole, maksymalna prędkość od tego semafora 40 km na godzinę. Będziemy tu puszczeni po rozjazdach, dlatego jesteśmy tutaj z maksymalną, zmniejszoną prędkością do 40 km, ale to jest w kolejnictwie normalne, jak gdzieś jakieś bocznicy ruszamy, po prostu musimy jechać z mniejszą prędkością. Monitoring PZB powinien się zaraz załączyć. Tak jest. Monitoring restrykcyjny nie zezwala nam na jazdę szybszą niż 45 km na godzinę. Überwachung, czyli monitoring do 45 km na godzinę. Tak jak jest to napisane pod spodem. Delikatnie ruszamy nasz skład z kontenerami w bardzo pięknych malowaniach austriackich linii kolejowych. Oczywiście lokomotywa, bo kontenery mają swoje własne kolory. Ostatnio jechaliśmy lokomotywą Bauraje 111.
z Rosenheimu aż do Salzburga, pomyślałem sobie, że tym razem przejedziemy się pociągiem towarowym, a że uwielbiam Vectrona i wiem, że bardzo często go pokazuję, to pomyślałem sobie, że Vectronem również teraz się przejedziemy. Ale nie martwcie się, jeszcze inne lokomotywy na pewno będą pokazywane. Zrobię filmik o 185, ponieważ 185 jest dodawana do tego dodatku, także warto jest zrobić ten filmik o 185, ale pomyślałem, dzisiaj koniecznie musi być Vectron. Nie ma to tamto, jak już mam jechać lokomotywą, którą lubię, no to kiedyś byłaby 187, ale dzisiaj jest Vectron. Na pewno się zastanawiacie, dlaczego wybrałem akurat ten przejazd o tej godzinie z rozkładu jazdy. Na ten przejazd trafiłem w dość dziwnych warunkach, ponieważ miałem rozłożonego laptopa w sypialni i chciałem zobaczyć, jak jest tutaj na tej linii kolejowej z pociągami towarowymi. Włączyłem sobie ten przejazd i przyznam, że tutaj będzie się naprawdę bardzo dużo działo. Ale co się będzie działo? Zobaczcie sami. Nie będę wam najpierw opowiadał, dopiero pokazywał. Zrobię odwrotnie. Za każdym razem, kiedy coś się będzie działo, będę mówił: o, uważajcie, tutaj coś fajnego jest. 100 km na godzinę maksymalnej dozwolonej prędkości. W tym momencie możemy ustawić sobie tempomat. Przepustnica musi być wyłączona. Przepustnica, wajcha od tempomatu musi być ustawiona na maksymalną prędkość. Oj, nie, to ustawiamy tempomat na godzinę, na prędkość 100 km. Potwierdzamy u góry dwa razy na nią klikając. Widzimy, tempomat się tu ustawił na 100 km. Trochę blado to akurat wygląda i nie jest zbyt dobrze czytelny ten wyświetlacz, dlatego że mamy słońce w plecy i w takich warunkach wyświetlacze w tej lokomotywie nie są zbyt mocno doświetlone, ale znamy to z telewizora, jak w telewizor świeci nam słońce, również nic nie widać. Wada wyświetlaczy ciekłokrystalicznych. O! Już się zaczyna coś dziać. Po lewej stronie pociąg pasażerski, przed nami semafor, zielony, przejazd zezwolony, tarcza ostrzegawcza pod spodem, mówiąca dwoma światłami na pomarańczowo, kolejny semafor jest na stój. Musimy się zatrzymać przed kolejnym semaforem, będziemy musieli przepuścić ten pociąg pasażerski, który tu właśnie po lewej stronie stał na stacji. Czyli będziemy się żuwić za pociągiem regionalnym. Będziemy musieli się często zatrzymywać, często zwalniać. I to jest właśnie to wyjątkowe w tym przejeździe. O, trochę za mocno przyhamowałem. Rozpędźmy się jeszcze dodatkowo, bo dociągnąć do semafora jak najbardziej należy. A chociaż już nas tutaj talon jedyneczka, talent jedyneczka już nas minął, także może zanim się dociągniemy do semafora, już zmieni się na zielone, już zmieni się na przejazd. Aha, browar w Simraila, pozdrawiamy browara, który postanowił dzisiaj absorbować przejazdy po polskiej stronie. Ja tutaj jestem Austria, Niemcy, browar w Polsce. Trochę tak dziwne, jak jedziemy na czerwony semafor i nie zaświeca nam się magnes 500 Hz, ale w Austrii nie ma magnesu 500 Hz, który
jest aktywny podczas włączonego czerwonego semafora. W Niemczech oczywiście, jeżeli semafor świeci się na czerwono, mamy w odstępie 250 metrów magnes 500 Hz, który wyhamowuje nas do prędkości 25 km na godzinę. Tutaj tego nie ma, jak widać, świeci się tylko monitoring restrykcyjny, to jest nawet, bo jest do prędkości 45 km na godzinę. Także musimy tutaj uważać. A, uwielbiam dźwięk tutaj luzowanego hamulca w tej lokomotywie. Chociaż ta lokomotywa w ustawieniach G i tak jeszcze dość wolno to robi, w ustawieniach pasażerskich, w ustawieniach hamulca w trybie pasażerskim ta lokomotywa swoje dźwięki ma jeszcze fajniejsze. Dobra, semafor górny, zielony, zezwala nam na wyjazd, jest to Ausfahrtsignal, czyli semafor wyjazdowy. Pod spodem dwa pomarańczowe światła mówią, że następny semafor jest czerwony. Ale musimy tutaj uważać. Monitoring restrykcyjny, który tutaj jest, a już w tym momencie się zmienił na monitoring do prędkości 70 km na godzinę. Jest to idealny przejazd, żeby poćwiczyć jakiekolwiek potwierdzenia i monitoringi w PZB. To jest idealny przejazd, idealnie do tego stworzony. Chociaż przejazd będzie troszeczkę dłuższy niż normalnie. Moje filmiki tak zajmują mniej więcej godzinę, troszeczkę więcej niż godzinę. 90, trzeba potwierdzić. Ale w tym przejeździe będzie trochę dłużej, ponieważ linia kolejowa jest dość długa i musimy na cały przejazd uważać. 185 w kolorach. Dispolok. Zaraz wjedziemy w strefę bezprądową. Trzeba będzie zmienić system napięcia w lokomotywie. Tutaj również dwa pomarańczowe światła mówią, że następny semafor jest na stój. Potwierdzamy. Nie zapominamy o potwierdzeniu. Chętnie bym wyszedł na kamerę zewnętrzną i zobaczył, jak ta lokomotywa tutaj na tym moście wygląda, ale przed nami odcinek bezprądowy. Na tym odcinku musimy zmienić system napięcia. Wyłączamy wyłącznik szybki, opuszczamy patyki. Patyki opuszczone. W tym momencie lokomotywa roluje się tylko i wyłącznie o własnych siłach. Zmieniamy system napięcia na niemiecki 15000 V. Mamy. Podnosimy pantograf. Pantograf jest podniesiony, pojawiło się napięcie, w tym momencie możemy zamknąć wyłącznik szybki. Mamy zamknięty, lokomotywa pod prądem, pod niemieckim systemem napięcia, możemy jechać dalej. To jest też bardzo fajnie rozwiązane, w zasadzie tego nie musiałbym robić, ale uważam, że skoro już mamy to przejście graniczne i przejście między systemem austriackim i niemieckim i ta lokomotywa jest w stanie obsłużyć oba systemy napięcia, uważam, że fajnie jest to pokazać mniej więcej, jak to się robi i takie fajne uprzyjemnienie przejazdu poprzez więcej pracy, więcej uwagi po prostu trzeba poświęcić lokomotywie. Wyjazd mamy podany, semafor się świeci na zielono, widać go bardzo słabo na tle tych masztów tutaj, ale wyjazd jest podany. To już jest niemiecki system semaforów, widać od razu. Jesteśmy już po niemieckiej stronie. Była to nawet stacja Freiberg. A, jedziemy, kurde, mocy dodawaj. Ja sobie tutaj dalej roluję się 40, a 90 mogę jechać, kurde, tak delikatnie tutaj. Wow, popatrzcie. Legenda niemieckiego kolejnictwa stoi tutaj na tarczy obrotowej. Bo
Aura jest 103. Naprawdę zabytkowa lokomotywa, która jako pierwsza osiągała prędkości 200 km na godzinę i więcej. Uho. Z 103 też jechałem w zasadzie tylko raz, też zrobiłem tylko jeden jedyny filmik na jej temat, jeszcze w grze Train Sim World 3. Chyba będę musiał zrobić jeszcze jeden filmik o tej lokomotywie, ponieważ to jest naprawdę lokomotywa, która należy do tak zwanych weteranów niemieckiego kolejnictwa. Jak już wspomniałem w filmiku o Baurai 111, jest tutaj kilka historycznych lokomotyw, które tworzą tak zwane weterany niemieckiego kolejnictwa. Właśnie 103 należy do tej legendarnej ilości lokomotyw, do tych legendarnych lokomotyw. Przyznam, że to jest naprawdę bardzo fajna linia kolejowa na tą lokomotywę. Jeżeli macie dodatek Köln-Aachen, to jeżeli macie dodatek Koblenz-Mainz, to z tą trójką możecie po tej linii kolejowej jechać, ponieważ jest tutaj ta lokomotywa odblokowana i można tutaj tą lokomotywą wykonywać rozkład jazdy, co jest naprawdę bardzo fajnie zrobione. Ogólnie ta linia kolejowa jest naprawdę bardzo fajna, jest długa, jest co na niej robić i jeżeli macie jak do tej pory wszystkie dodatki z niemieckich linii kolejowych, to na tej linii kolejowej możecie jechać aż 15 maszynami. Aż 15 maszyn odblokowali na tą linię kolejową i tymi wszystkimi maszynami można tutaj jechać w rozkładzie jazdy. Po lewej stronie Alpy, tym razem bez śniegu, mamy wiosnę, nawet powiedziałbym późna wiosna, wczesne lato. Alpy są bez śniegu, co też jest bardzo fajnie zrobione. W zależności o jaką porą roku jedziemy, to tam właśnie w górach leży śnieg albo go nie ma. Jak widać, dzisiaj dużo zieleniny, dużo zielonego krajobrazu i lokomotywa w czerwonych barwach ÖBB, czyli Österreichische Bundesbahn. Mamy do dyspozycji Vectrona z austriackimi kolorami, w austriackich oznaczeniach. Ta lokomotywa w Austrii ma oznaczenie 1293. W Niemczech jest znana bardziej jako Baura, jest 193. A w Austrii mają troszeczkę inne nazewnictwo lokomotyw ogólnie taboru kolejowego niż w Niemczech. Co bardzo często właśnie widać, jeżeli się te numery ze sobą porównuje. Ogólnie w Niemczech to nazewnictwo serii lokomotyw jest dość proste. Zawsze jest BR, czyli Baureihe, seria i numer tej serii właśnie jest w tym przypadku 193. W innych przypadkach była na przykład 185, czyli Trax 2. 187, Trax 3 i tak dalej, i tak dalej. Traxem 3 też dawno nie jechałem. 187 też jest u mnie już na bocznicy odstawiona, że tak powiem. A to tylko dlatego, że Skyhook jak zawsze spaprał robotę i jak wyszła gra Train Sim World 4, to 187 znowu się zbugowała i znowu coś w niej nie działało. U mnie to były dźwięki, lokomotywa nie wydawała żadnych dźwięków systemu PZB, nie wydawała żadnych klikań jak się ustawiało przepustnicę albo hamulec. Ojejku, fajna lokomotywa, fajnie zrobiona, ale ja pierdykam. Za każdym razem coś.
Jak już wspominałem w filmiku o Baurai 111, botanika tutaj na tej linii kolejowej jest naprawdę bardzo fajnie zrobiona. Tu jest zapowiedź 100 km na godzinę. To nas raczej nie dotyczy, ponieważ nasza maksymalna prędkość i tak wynosi 100 km na godzinę. Tutaj całe właśnie to... cała ta botanika, jak widać, trawa bardzo dokładnie i gęsto odwzorowana do tego drzewa. I nasza lokomotywa z kontenerami na haku zmierza w kierunku Rosenheim. Oho, przegapiłem tego. O, czyżbym przegapił semafor? Ale jak już wiecie, przejazd, a to jest, wiecie co, to jest idealny przykład tego, w jaki sposób dostaje nagłe hamowanie. Bawię się kamerą zewnętrzną i w tym momencie albo w tym momencie mijamy zapowiedź ograniczenia prędkości, albo jakąś tarczę ostrzegawczą, która zapowiada zmianę prędkości, albo czerwony semafor. To jest idealny przykład, w jaki sposób ja dostaję nagłe hamowanie. No dobra. Przejazd bez nagłego hamowania, przejazdem straconym. Jak to moi widzowie już mówią, ja nie mogę. Pytanie, co wyzwoliło nagłe hamowanie? Prawdopodobnie tarcza ostrzegawcza, ponieważ tutaj na tej linii kolejowej akurat jedzie przed nami pociąg regionalny, który zatrzymuje się na każdej stacji i jest bardzo prawdopodobne, że już go dogoniliśmy. Idealny przykład tego, w jaki sposób ja dostaję nagłe hamowanie. I to szczególnie, jeżeli nagrywam filmiki na YouTube'a, nagrywam filmiki z serii Zagrajmy w Train Sim World 4. Oczywiście Rio bawi się kamerą zewnętrzną i lokomotywa mówi najpierw hamulce. O, patrzcie, 111 sobie śmiga. Z pociągiem regionalnym. Ale właśnie po to wprowadzono system PZB na niemieckich liniach kolejowych. Właśnie po to, żeby podobną sytuację uniknąć. Tyle tylko, że maszynista w rzeczywistości nie będzie się bawił kamerą zewnętrzną, tylko będzie po prostu rozkojarzony, nie zobaczy sygnału. Już widzę, że była tarcza ostrzegawcza mówiąca, że czerwony jest przed nami, bo tu jest powtarzacz tej tarczy. Akurat się już zmienił na zielony, nasz kolejny semafor jest zielony, ale na 100% było ostrzeżenie, że semafor przed nami jest czerwony. Jak widzicie tutaj, przejazd mamy podany, górny semafor świeci się na zielono. O, światła na dole, na tarczy ostrzegawczej również się na zielono zaświeciły. Czyli pociąg regionalny troszeczkę uciekł do przodu. No, uwielbiam, jak jedziesz pociągiem i widzisz, jak tarcze ostrzegawcze po prostu zmieniają się na zielone, jak tarcze ostrzegawcze zmieniają swoje kolory, po prostu wiesz, że blok przed tobą się zwolnił i możesz jechać dalej. Tam akurat był przykład tego, że górny semafor był zielony, pod spodem była tarcza ostrzegawcza dwoma światłami na pomarańczowo. Kolejny blok jest zajęty, jest semafor na czerwono. Dobra, dobra, już się nie będziemy bawić kamerą zewnętrzną. Już chciałem wyjść na zewnętrzną kamerę i sobie tutaj trochę dworzec obejrzeć. Co tu stoi? A! Ta minimalna... mikra lokomotywa manewrowa, która tutaj jest również dostępna na tej linii kolejowej. Można tutaj nawet również jeździć lokomotywą Voslo G6, lokomotywa, która jest już zapomniana przez tą grę.
To jest jedyna lokomotywa manewrowa, do której jest tak mało materiału, że praktycznie nawet bym powiedział, że nie opłaca jej się kupować, ponieważ z nią praktycznie nic nie można zrobić. Voslo G6. Lokomotywa manewrowa trzyosiowa, która jest naprawdę świetnie odwzorowana w tej grze, ale tak ubogi plan zadań do tej lokomotywy, jaki w tym momencie jest, to normalnie... Ojej, w pale się nie mieści. Obserwuję teraz każdą tarczę ostrzegawczą, ta akurat pokazuje zielone. Także nie mamy co się bawić w kamerze zewnętrznej, przed nami pociąg regionalny, który świeci... Ojej, już mi się język myli. Przejąłem się tym nagłym hamowaniem, żeby nie było, nie? Przed nami jest pociąg regionalny zatrzymujący się na każdej stacji i będziemy musieli tutaj uważać, ponieważ od czasu do czasu na pewno będziemy go doganiać i będziemy musieli hamować skład. Tutaj akurat na tym odcinku są semafory tak zwanej samoczynnej blokady liniowej. Mogę to poznać po tym, że na nóżce od semafora nie ma czerwono-białej tarczy, nie ma czerwono-białych kolorów, tylko są pomarańczowo-białe, takie pomarańczowo-żółtawo-białe bym nawet powiedział. Po prostu jest to oznaczenie samoczynnej blokady liniowej. Te semafory można... W razie awarii obowiązuje, nawet bym powiedział, ten sam przepis co w Polsce, że ten semafor można po prostu minąć, można go przejechać, ale jadąc na powidoku z prędkością nie wyższą chyba niż 40 km na godzinę, musiałbym dokładniej sprawdzić, nie pamiętam już tego przepisu, ponieważ tego przepisu tutaj w grze nie wykorzystujemy, nie stykamy się z tym przepisem, ale obiecuję Wam, że sprawdzę to i w którymś kolejnym filmiku z tej linii kolejowej na pewno Wam opowiem właśnie, jak działa tutaj samoczynna blokada liniowa, co można zrobić, jeżeli semafor właśnie SBL-ki będzie na przykład zepsuty, będzie świecił się za długo na czerwono, będzie jakaś awaria, co można zrobić właśnie, czy można go minąć, czy nie można go minąć, czy trzeba do dyżurnego dzwonić, a nazbieram Wam trochę informacji, bo uważam, że to jest dość ciekawy temat, jak właśnie działa niemiecka samoczynna blokada liniowa. Aż sobie to zanotuję. Żeby nie zapomnieć. Co bym jeszcze chciał nagrać na tej linii kolejowej? Na pewno jeszcze będzie 155, na pewno będzie 185, 103, 101. 101 jest obowiązkowa, no nie idzie 101 i 101 zawsze musi być. To obojętnie na jakiej linii kolejowej przejazd 101 musi być. Przejazd praktycznie jedną z najlepszych lokomotyw, najfajniejszych i najciekawiej zrobionych właśnie do przejazdów pasażerskich. Bauraje 101. Można ją zakupić dodatkowo. Pomimo to, że ta lokomotywa jest tak stara, ta lokomotywa była dodana do gry Train Sim World 2? Do dwójki była dodana. To do tej pory jest to lokomotywa, która ma najmniej błędów w sobie, najprzyjemniej się ją prowadzi i najwięcej właśnie przejazdów Intercity ma właśnie odblokowanych. Ale jest to lokomotywa, którą trzeba dokupić dodatkowo, ale każdemu to powtarzam, jeżeli chcecie sobie cokolwiek do tych symulatorów kolejowych dokupić, zawsze poczekajcie na promocje, które się kilkakrotnie w roku pojawiają. Jeżeli nie chcecie tutaj, że tak powiem, przepłacać, ponieważ te dodatki są naprawdę... paluchem, kurde, jeszcze na escape wcisnąłem. Te dodatki są tutaj naprawdę
dość drogie i jeżeli chcecie sobie coś dokupić, poczekajcie na promocję, tak z mojej strony. Jeżeli nie musicie... O! Właśnie o tym mówię, należy już zacząć hamować. I to dość szybko. Mamy tam ze 25 sekund na to, żeby wyhamować do 70. Dlaczego? Już wam tłumaczę. Mijając semafor, który albo zapowiada zmniejszenie prędkości, albo zapowiada czerwony semafor, potwierdzamy, włącza się monitoring prędkości docelowej. W tym przypadku 70, właśnie dlatego ustawia się PZB na 55, 70 i 85. Coś mi się dzisiaj myli, ale to są właśnie wartości prędkości docelowej i jeżeli mijamy i potwierdzamy taki semafor, musimy zwolnić w przeciągu, w jakimś tam przedziale czasowym do tej prędkości, bo inaczej dostaniemy nagłe hamowanie. Jest to takie zabezpieczenie przed tym, żebyśmy za szybko nie dojeżdżali do jakiegoś ograniczenia prędkości. Specjalnie jest to właśnie zrobione po to, żeby zwiększyć bezpieczeństwo tego systemu PZB. Bo jeżeli tego monitoringu by nie było, moglibyśmy po prostu potwierdzić prędkość, która została zapowiedziana i moglibyśmy jechać dalej, nic by nas nie wyhamowało, nic by nas nie zmusiło do tego, żebyśmy zareagowali jako maszynista. Czyli jakbyśmy jechali stówę, byłoby zapowiedź do 70 km na godzinę, moglibyśmy to potwierdzić i dalej tą stówą jechać. Nie bylibyśmy zmuszeni jakoś do tego, żeby po prostu wyhamować nasz skład. Chociaż to akurat w tym przypadku było ciekawie, bo była tarcza ostrzegawcza świecąca się na pomarańczowo. Następny semafor był na stój. I zanim dojechaliśmy do semafora, już się zmienił na zielono, już blok przed nami został zwolniony. Także to jest też fajnie zrobione. Dlatego postanowiłem ten przejazd o tej godzinie wybrać, ponieważ jest on naprawdę bardzo ciekawy. Ale nie martwcie się, jak miałem w sypialni właśnie przejazd na tej linii kolejowej o tej godzinie, to też dostałem nagłe hamowanie, bo hamulec wyzwoliłem za późno i właśnie nie osiągnąłem prędkości docelowej i też dostałem nagłe hamowanie. Także z tymi nagłymi hamowaniami zdarzają się dość często, ale jak już wiecie, jazda z PZB nie należy do tych najłatwiejszych. Jest to dość skomplikowany system. Zrobiłem wprawdzie filmik, jak działa PZB, ale jazda z włączonym systemem PZB wymaga dużo ćwiczeń, dużo przejazdów trzeba zrobić, żeby po prostu załapać, jak ten system działa. W zasadzie to się tak w tym momencie zastanowiłem, że ja stówą tutaj raczej mógłbym jechać tą stówą, ale na pewno jak tą stówą będę jechał, to będę doganiał ten skład. Tutaj wprawdzie blok jest zwolniony, tarczą ostrzegawczą, którą mijamy, świeci się dwoma światłami na zielono. Mówi o tym, że semafor za 1000 metrów jest w pozycji VMAX i możemy jechać dalej. To już jest semafor.
miał biało-czerwoną nóżkę. To jest już semafor, ten semafor już się inaczej mija w razie awarii, w razie jakiejś usterki. Tarcza ostrzegawcza świeci się znowu dwoma światłami na pomarańczowo. Potwierdzamy PZB, rozbrzmiewa dźwięk Zug Beeinflussung i musimy wyhamować jak najszybciej do co najmniej 70 km na godzinę. Już wyluzuje hamulec, lokomotywa sobie tutaj już i tak wytraci prędkość ustawienia hamulca, jest w pozycji G. Czyli hamulec dość wolno będzie luzował. Hamuj, bo jest czerwone. Nie zmieniło się tym razem. Jestem za szybko. Nie wiem, czy przypadkiem nie będzie kolejnego nagłego. Nie. Tym razem nie mieliśmy kolejnego nagłego, lokomotywa złapała tak zwaną brems... kurwę? Krzywa hamowania się trochę po niemiecku inaczej nazywa, niż byśmy sobie tego życzyli, ale no cóż, nic nie poradzę, język jaki jest, taki jest. I mamy czerwony semafor i musimy teraz czekać, aż regionalny przed nami zwolni tor. Teraz możemy wyjść na kamerę zewnętrzną, obejrzeć trochę lokomotywę. Lokomotywa bardzo fajnie wygląda, malowanie jest bardzo fajnie zrobione. Jest to malowanie do ściągnięcia w tak zwanym Creator Club. Jest, można je pobrać za darmo. Wejdźmy tutaj tak w trawę. I popatrzmy na tą lokomotywę. Uwielbiam tą lokomotywę. Co byśmy nie oglądali tutaj, jak ona nie jest zrobiona, jak ona nie jest odwzorowana, to jest tak detalicznie zrobiona i tak świetnie wykonana, że uważałbym ją za nawet lepszą niż 101, jeżeli chodzi o kompletny całokształt tej lokomotywy. Taka ciekawostka, bo teraz przyuważyłem, to są magnesy PZB, to są magnesy, które łapią pole magnetyczne magnesów PZB. Normalnie znajdują się zawsze po prawej stronie od kabiny, którą właśnie korzystamy, czyli korzystamy z tej kabiny, czyli to byłby nasz magnes, a lokomotywa ma praktycznie magnesy na każdej osi, czyli nie ma dwóch magnesów po prawej stronie w kierunku jazdy, czyli ma dwa magnesy w kierunku jazdy. Czyli ma tutaj dwa i z następnej strony również ma magnesy. Jest to na pewno tym spowodowane, że magnesy te na pewno są ustawione na PZB. Inny magnes może być na przykład ustawiony na SHP, na polski system zabezpieczeń, polski system bezpieczeństwa. Czyli praktycznie te magnesy, one są, ale są popodpinane na różnego rodzaju państwa, które są w Europie. Akurat tutaj nie ma tabelki, w których państwach ta lokomotywa jest dostępna. Ale mam tutaj ściągawkę o tej lokomotywie i 20 krajów obsługuje Vectrony. Wjazd mamy podany z prędkością 70 km na godzinę. Pod spodem semafor ostrzegawczy dwoma światłami na pomarańczowo. Kolejny semafor jest na stój. Dobra, zadajemy moc i ruszamy do przodu.
Siódemka u góry, od tego semafora wolno nam jechać 70, zielone, wjazd podany, dwa światła z tarczy ostrzegawczej mówią, kolejny semafor jest czerwony, nie ma co się tutaj tak jakoś wybitnie rozpędzać. Potwierdzamy oczywiście tarczę ostrzegawczą. I delikatnie dojeżdżamy i obserwujemy torowisko, patrzymy, co się przed nami dzieje. Nie chcemy, żeby nam tutaj coś się stało. Tutaj też jest mała pułapka. Wyjechaliśmy z restrykcji 25 km, z restrykcji magnesu 500 Hz i włączył nam się monitoring restrykcyjny do 45, w tym momencie nawet się zmienił na 70, także tutaj potwierdzając PZB należy patrzeć, należy obserwować, jaki monitoring nam w tym momencie działa, pod jakim monitoringiem jedziemy. Lokomotywy niemieckie zazwyczaj nam mówią, jaki monitoring w tym momencie obowiązuje. Wjazd jest podany, dwa światła białe tutaj na tym semaforze. Ten stukot kół w tej lokomotywie również jest świetny. Po przejeździe nad każdym rozjazdem słychać ten charakterystyczny stukot kół, który po prostu w niektórych jednostkach brakuje w tej grze. Wypatrujemy semafora. Tarcza ostrzegawcza świeci się już na zielono. To jest powtarzacz nawet, czyli ten powtarzacz mówi nam, że semafor, który znajduje się za zakrętem, jest zielony. Możemy się tutaj troszeczkę rozpędzić, ponieważ jesteśmy już w tym momencie pewni, że przejazd jest podany. Kolejna 111. Lokomotywa naprawdę bardzo fajna. Jak już wspomniałem w jednym z filmików, fajna lokomotywa. Trochę skomplikowana do jazdy, ale uważam to właśnie za bardzo fajny bajer, że ta lokomotywa jest właśnie, że ta lokomotywa jest taka skomplikowana. To naprawdę obsługa takiej skomplikowanej lokomotywy daje niesamowicie dużo frajdy i satysfakcji z przejazdu. Dobra, wyjechaliśmy pod stówę. Możemy się tutaj rozpędzić już do tej naszej prędkości maksymalnej. Odtąd moglibyśmy nawet jechać 110. Hehe, gdybyśmy nie jechali pociągiem towarowym. Ale pociągiem pasażerskim też się na pewno tutaj przejedziemy. Jak już wspomniałem, będzie na pewno 101, będzie na pewno 103. Będzie na pewno co robić. Tak, teraz w tym momencie tutaj koncentruję się nad tym przejazdem, patrzę, cały czas wypatruję tarcz ostrzegawczych. Ta jest akurat tutaj za drzewem schowana. Widać ją dopiero praktycznie jak ją mijamy. Możemy wyjść w kamerkę zewnętrzną. Bo na pewno teraz w obrębie 1000 metrów nie będzie kolejnej tarczy ostrzegawczej. Jedyne co, to ograniczenia prędkości. Bardzo fajna pogoda, jest trochę pochmurno dzisiaj, ale ogólnie pogodnie, w miarę ciepło. Zapowiedź do 90-ki. Ale nie była zaminowana magnesem. Należy ją potwierdzić, żeby nie było. Ale nie była zaminowana tym razem magnesem. Normalnie każda prędkość mniejsza niż 100 km na godzinę jest
uzbrojona w magnes 1000 Hz, który jest aktywny. W tym przypadku akurat nie. Tutaj 90, mamy mocny zakręt. Po prostu dla bezpieczeństwa obniżyli prędkość maksymalną do 90. Ja chyba jak jechałem ten przejazd na moim komputerze, na moim laptopie, to mi się zdaje, że ja jechałem w deszczu. O, tarcza ostrzegawcza świecąca się na pomarańczowo, znowu czerwone, ale tutaj jest ciekawostka. Aż normalnie wam to pokażę. Tu musicie uważać. Dlaczego? Ponieważ ta tarcza ostrzegawcza, pokazująca nam dwa światła pomarańczowe, jest tutaj błąd na tej linii kolejowej, nie ma tutaj magnesu 1000 Hz. Zapomnieli wrzucić magnes 1000 Hz tutaj przy tej tarczy ostrzegawczej. I w tym momencie mamy praktycznie bez żadnej restrykcji, bez żadnego monitoringu musimy tutaj wyhamować. Jeżeli przejedziecie ten semafor, nie załączy wam się żaden monitoring, to jest, jeżeli nie zauważycie w jakiej był pozycji, to możecie przestrzelić przez czerwone światło i będziecie mieli koniec scenariusza. Także tutaj musicie uważać, ponieważ brakuje tego magnesa tutaj, ten magnes musi tutaj leżeć, ale umknęło uwadze osobie, która robiła tą linię kolejową, umknęła po prostu ta mała to małe niedopatrzenie. Ktoś w komentarzach ostatnio pisał, że na niemieckich liniach kolejowych nie jest pokazywane, że zbliżamy się do stacji. Jak nie jest? Jest. To jest tablica, która mówi nam o tym, że około 1000 metrów jest stacja, na której możliwe, że musimy się zatrzymać. Dobra, nie dodaję więcej mocy. Doczołgamy się tymi 25 km na godzinę do semafora, który się już chyba nawet na zielono świeci. Także tutaj, jeżeli nie zobaczycie, w jakiej pozycji jest tarcza ostrzegawcza i nie włączy wam się żaden monitoring, to możecie być pewni, że przez ten semafor jedziecie na czerwonym. Mijacie go, jak jest w pozycji czerwonej. Już wtedy jest za późno, ponieważ w tej grze każde minięcie czerwonego semafora równa się końcem scenariusza. Od tego miejsca wolno nam jechać nawet 100 na godzinę. Włączmy pomiar długości pociągów. Jest to taki naprawdę bardzo fajny bajer w tej lokomotywie. Znam tylko dwie lokomotywy, które mają pomiar długości pociągów. Jest to właśnie Taurus i jest to Vectron. W tych dwóch lokomotywach jest po prostu wbudowana długość pomiaru pociągów. W Vectronie musimy dwa razy na gałkę od przepustnicy nacisnąć i wtedy pojawia nam się tutaj wykres odliczający w dół, ile jeszcze długości pociągów od tego momentu jest. W Taurusie jest troszeczkę inaczej to zrobione, bo w Taurusie trzeba dwa razy na przepustnicę w górę albo dwa razy na przepustnicę w dół nacisnąć albo klawiaturą, albo kontrolerem i wtedy wyzwalamy pomiar długości pociągu. Mówiłem wam, że będzie się bardzo dużo działo. Była tarcza ostrzegawcza, której nie widziałem. Była tarcza ostrzegawcza, która była schowana za drzewami i nie widziałem, w jakiej pozycji była.
Mówiłem, że będzie się dużo działo. Ale takie jest życie właśnie... takie jest życie maszynisty, który jeździ pociągami towarowymi. Ponieważ musi się zawsze wlec za jakimś pociągiem regionalnym, który się skubaniec zatrzymuje na każdej stacji. Tak, tak. Jeszcze 33 km. Oczywiście te 33 km, ups. Te 33 km to nie jest linia torowiska, odległość po torowisku, ponieważ torowisko jest kręte. Te 33 km to jest odległość w linii prostej do tego punktu. Dlatego zawsze ta odległość jest trochę myląca, jeżeli jedziemy między dwoma dużymi stacjami. To najlepsze tutaj jest nawet odcinek tak poskręcany, że ta odległość do linii końcowej, do stacji końcowej nam rośnie zamiast nam maleć. Także to jest tylko tak bardziej orientacyjnie tutaj zrobione, do jakiego punktu mamy dojechać. Ja widzę, że dzisiaj w Simrailu duży ruch. Pozdrawiamy Dawida, który również podjął się wyzwaniem przejazdu w Polsce po polskiej linii polskimi lokomotywami. Chociaż w Simraila, kurde, sam dawno nie grałem, muszę przyznać. Ostatnio mi naprawdę trochę czasu brakuje. Jak miałem wolne, to znowu w łóżku chory leżałem. Ajajajajaj. Po lewej stronie Alpy, bo widzicie, tutaj w górach już troszeczkę bardziej biało jest. Tutaj trochę więcej śniegu leży, widocznie góry są o wiele wyższe. A, czekajcie, bo ja mam tu tempomat źle ustawiony. Mam tempomat ustawiony na 90, na 100 muszę mieć ustawiony. Potwierdzamy dwa razy, od góry trzeba wcisnąć. I jedziemy. Ja się właśnie tak zastanawiałem, dlaczego lokomotywa tak inne dźwięki wydaje, a tutaj po prostu jedziemy ten za wolno. No, trzeba było to zmienić. Tam była 90, tempomat ustawiłem na 90. W tym momencie mogę jechać 100, powinno być ustawione na 100 km na godzinę. Dobra, jak tradycja nakazuje, trzeba byłoby coś opowiedzieć o tej lokomotywie. Chociaż tu mam tarczę ostrzegawczą, która mi mówi, że znowu jest przed nami czerwone. Kurde, nie będzie tak zbytnio okazji, ale jakoś damy radę. Zaraz wam coś tutaj opowiem o Wektronie. W każdym odcinku coś o lokomotywach opowiadam. Nawet jeżeli są te same wiadomości, co w jakimś innym odcinku, ale nie wszyscy na YouTubie oglądają wszystkie moje filmiki, dlatego postanowiłem, że na każdym filmiku coś o tej lokomotywie opowiem. Tutaj stał Trax 2, Baura jest 185, lokomotywa, która jest standardowo dodana do tego dodatku, o którym też muszę jakiś materiał zrobić, bo praktycznie podstawowa lokomotywa w grze. Trzeba coś o niej opowiedzieć, nie? Za szybko jadę. Dużo za szybko jadę. Będzie nagłe. No, jednak nie. A, bo semafor jest zielony. No chyba żartujecie. No, semafor się na zielony zmienił. Nie dam rady wyluzować.
Czy ta lokomotywa nie jest piękna? Uwielbiam dźwięki, uwielbiam tą lokomotywę. Nawet ma... Jest to lokomotywa, która jako jedyna w Train Sim World 4 ma licencjonowany makrofon, czyli tą taką pospolitą trąbkę RP1, w zależności od tego, jak to chcecie nazwać. W Niemczech to się nazywa makrofon i to jest praktycznie jedyna lokomotywa, która ten makrofon ma. Bardzo podobny do tego oryginalnego. Także Vectron podczas nagrywania dźwięków tej lokomotywy nawet zezwolił na to, żeby wykorzystać oryginalne dźwięki makrofonu, bo jest to jednak nietypowa sytuacja, ponieważ dźwięki ostrzegawcze w lokomotywach zazwyczaj nie są zezwolone na wykorzystywanie, dlatego również w lokomotywach, w grach, w symulatorach kolejowych ta trąbka brzmi dziwnie, nieoryginalnie, brzmi bardziej jak nie wiadomo co, nie można tego dopasować, nie jest tak oryginalnie, bardzo dużo osób się skarży po prostu na to, ale nikt nie wie, albo wie bardzo mała publika, że sygnałów ostrzegawczych nie wolno tak wykorzystywać w grach. Także to jest naprawdę wyjątek w tej lokomotywie. No dobra. Vectron, czyli Baureihe 193, budowana przez firmę Siemens Mobility w okolicach Monachium. Jak to kurde nazywa się to miasto, kurde nie pamiętam, ale to właśnie w okolicach Monachium jest fabryka tej lokomotywy. Jest to bardzo popularna lokomotywa. W 2017 roku było już ich około 400. A tutaj mam nawet napisane, że to jest Monachium, tam gdzie produkuje się tą lokomotywę. Myślałem, że to jest jakieś inne miasto, a to jest po prostu inna dzielnica Monachium. No, też dobrze. Jest to lokomotywa na tak wysokim poziomie technologicznym, że mówią na nią jeżdżący komputer. Wbudowano w tą lokomotywę około 35 km kabli. Tutaj każdy system jest monitorowany, każdy system jest podpięty do komputera pokładowego i naprawdę technologicznie jest to jedna z najnowszych lokomotyw. Lokomotywa ta jest dopuszczona do 20 różnych krajów w Europie, wliczając w to wszystkie systemy zabezpieczające, jakie w tych krajach są dozwolone. W Niemczech jest to PZB, w Austrii jest to PZB, w Polsce jest na przykład SHP. Wszystkie te systemy bezpieczeństwa są wbudowywane w tą lokomotywę, żeby po prostu lokomotywa mogła właśnie, tak jak tutaj w tym scenariuszu, mijać przejścia graniczne, mijać różnego rodzaju systemy napięcia w trakcji elektrycznej. Jest to lokomotywa multisystemowa, czyli obsługuje wszystkie możliwe napięcia trakcji elektrycznej. Jest to bardzo praktyczne właśnie w obsłudze składów na liniach z przejściem granicznym. W Polsce najpopularniejsze takie właśnie przejście graniczne między Niemcami a Polską jest Frankfurt nad Odrą i tam praktycznie wszystkie te lokomotywy multisystemowe można zobaczyć. Bardzo ciekawe, sam bym pojechał tam i popatrzał właśnie, jak sobie lokomotywy z tym przejściem granicznym dają radę. Jest to bardzo silna lokomotywa i my mamy przed sobą czerwony semafor. Zaczekajcie, zaraz wam będę dalej opowiadał. Super, 1%.
Jest to bardzo silna lokomotywa, 6400 kW mocy, co w przeliczeniu plus minus jest to 8500 koni mechanicznych. Biorąc pod uwagę, że moje auto ma 100, no to... O, czekajcie, bo semafor już się zmienił na zielone. Znowu powtarzacz, semafor jest za zakrętem, dlatego tutaj stoi powtarzacz i mówi nam o tym, że w jakiej pozycji jest semafor. Można to poznać po tym, że powtarzacz ma białe światełko w lewym górnym rogu. I właśnie to białe światełko mówi o tym, że to jest powtarzacz. Jesteśmy w restrykcji prędkości docelowej. O, właśnie się skończył monitoring. Możemy się do 100 rozpędzić. Właśnie chciałem powiedzieć, że więcej niż 70 nie wolno nam jechać, ale jak już widać, monitoring puścił. Wypatrujemy semafora wyjazdowego, na którym będzie na pewno tarcza ostrzegawcza. Tam był znak o przejeździe kolejowym. A, okej, okay. Przed nami VMAX, możemy jechać z maksymalną dozwoloną prędkością, ale co nie zmienia faktu, że i tak musimy obserwować torowisko, ponieważ jak widzicie, co jakiś czas doganiamy ten pociąg regionalny i co jakiś czas zmusza nas do wytracenia prędkości. Dobra. Waga lokomotywy to 87 ton. Jest w miarę ciężka. Ona przekracza tą magiczną granicę 20 ton na oś. Czyli ta lokomotywa w zasadzie nie wjedzie na wszystkie boczne linie kolejowe. Jest po prostu ciut za ciężka. Ona ma 87 ton na 4 osie, czyli ma 21 ton z haczykiem, także troszeczkę przekracza ten pułap, właśnie ten magiczny pułap 20 ton, który zezwala na wjazd na wszystkie boczne linie kolejowe. 19 metrów długa, może swobodnie, bez żadnego problemu ciągnąć składy, 2000 ton, plus minus jest to około 35 wagonów i praktycznie tego nie odczuję. 300 kN siły pociągowej, standardowa siła pociągowa nowoczesnych lokomotyw. Musimy to wyhamować. Wypatruję tutaj, co przed nami jeszcze będzie pokazane. Semafor świeci się, chyba będzie semafor wieloodcinkowy, świecący się na pomarańczowo, chyba że to jest tarcza ostrzegawcza, ale wątpię w to. Dojedziemy, to wam dokładniej powiem, co to jest. W każdym bądź razie coś, co nie świeci się na zielono. Tyle mogę wam powiedzieć, nie? Na taką odległość. Jest to semafor wieloodcinkowy, jest to semafor wjazdowy, mówiący o tym, że ten semafor możemy minąć, następny jest czerwony. Semafor wieloodcinkowy można rozpoznać po tym, że ma tutaj taki żółty trójkąt pod biało-czerwonym masztem.
ten żółty trójkąt skierowany szpicem w dół mówi o tym, że to jest semafor wieloodcinkowy. Taki semafor mówi nam o tym, co możemy od tego miejsca zrobić i co nas czeka. I co nas czeka przy kolejnym semaforze. Czyli takie połączenie semafora z tarczą ostrzegawczą. Tak najprościej to powie, tłumacząc. Ale uwielbiam, jak oni tutaj całe to odwzorowali, całe tutaj te harszcze, te zarośla. Żadna linia kolejowa nie była tak bogata w roślinność, jak właśnie ta linia kolejowa. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że Train Sim World 4 używa troszeczkę nowszego silnika graficznego z serii Unreal Engine 4. Czwórki oni używają. Bo w tych poprzednich liniach kolejowych nie była ta roślinność tak bogata jak tutaj. Delikatnie tutaj sobie wjedziemy w obrębie tej stacji kolejowej. Skoro kolejny semafor był czerwony i wygląda na to, że dalej jest. Stuku puku, stuku puku. A, czekajcie, semafor się zmienił, już widzę, że jest na zielono, ale moją uwagę przyciąga ta fajna jednostka tutaj po lewej stronie. Kłania się Niedertalbahn. Ta mała, taka fajna, spalinowa jednostka trakcyjna, która właśnie tutaj też jest dodana. Tą jednostką trakcyjną, jeżeli macie Niedertalbahn, to właśnie tą jednostką trakcyjną również możecie wykonywać przejazdy pasażerskie na tej linii kolejowej. A, popatrzcie. Stara, dobra, poczciwa jednostka spalinowa. Jak ona się nazywała? Już zapomniałem, jaki on ma numer. 628, Bauraje 628. 111, wjeżdża w perony. Bardzo mi się podoba ta linia kolejowa. Uważam, że jest jak do tej pory jedną z najlepiej zrobionych linii kolejowych. Możliwe nawet, że będzie należała do moich ulubionych linii kolejowych. Zaraz po linii kolejowej Kassel, Koblenz-Mainz. Chociaż Koblenz-Mainz ma jedną zasadniczą wadę, która będzie mnie zawsze gryzła w palce, żeby na niej jeździć, a mianowicie są tam tylko kilka jednostek, te stare jednostki, które były dodane do tamtej wersji, czyli tam była dodana 103, jeszcze jakieś tam jednostki trakcyjne i praktycznie nie można jeździć tymi nowoczesnymi lokomotywami po linii Koblenz-Mainz, jeżeli sami nie zrobimy scenariusza. Było w Train Sim World 3 możliwe instalowanie pewnego moda, który odblokowywał wszystkie moderne lokomotywy, ale zauważyłem, że po zainstalowaniu tego moda w Train Sim World 4, przynajmniej w mojej wersji na moim komputerze, cała gra mi się wieszała i nie mogłem żadnej lokomotywy na tamtej linii kolejowej odpalić. I dlatego w tym momencie Koblenz-Mainz jest linią kolejową, którą naprawdę bardzo lubię, ale dość rzadko w tym momencie poruszam różnego rodzaju tabor kolejowy, bo nie mogę. Co mam zrobić? Jeszcze kawałeczek przed nami, plus minus 17 km. Jak już wspomniałem, plus minus, ta suma ta będzie się jeszcze zmieniać.
Jak na razie wszystko idzie dobrze. Jedno nagłe hamowanie przez wyzwolone przez głupotę? No trudno. Ale bynajmniej praktycznie... ja nie narzekam, jak dostaję nagłe hamowanie przy nagrywaniu, ponieważ jestem wam w stanie wytłumaczyć, dlaczego to nagłe hamowanie zostało wyzwolone, co należy zrobić, na co należy uważać. Także w celach szkoleniowych nie przeszkadza mi to nagłe hamowanie. Ja jak jeżdżę czasami sam sobie prywatnie po różnych liniach kolejowych i mam najczęściej włączonego Twitcha i oglądam streamerów na drugim monitorze i jednak moja uwaga troszeczkę jest skierowana w inną stronę niż prowadzenie maszyny, to jak jadę prywatnie, to nagłe hamowanie jest trochę częściej wyzwalane niż być powinno. Ale wam powiem szczerze, im częściej dostawałem nagłe hamowanie, szczególnie na moich początkach kariery wirtualnego maszynisty, że to tak wyrażę, im częściej dostawałem nagłe hamowanie, tym więcej rzeczy wiedziałem, co mam zrobić, na co mam uważać. Także jeżeli wy dostajecie nagłe hamowanie, wyciągnijcie wnioski z tego, dlaczego zostało wyzwolone i co muszę zrobić w przyszłości, żeby to nagłe hamowanie nie było wyzwalane. A jeżeli macie jakieś pytania do tego, walcie w komentarzach. Bardzo chętnie odpowiadam na wasze pytania, szczególnie na te takie bardziej skomplikowane, które sam muszę jeszcze wyszukać, na które sam muszę znaleźć odpowiedź. Uwielbiam dowiadywać się nowych rzeczy i uwielbiam właśnie te wszystkie nowe rzeczy wam oznajmiać, dzielić się z wami wiedzą. To jest właśnie to, co lubię. Zapowiedź ograniczenia prędkości do 100. Okej, my i tak jedziemy 100 km na godzinę, także tutaj nie musimy się jakoś wybitnie zwalniać. Semafor wieloodcinkowy w pozycji zielonej mówi, że możemy tutaj przejechać i wyjechać. Mamy podany wjazd i wyjazd z maksymalną dozwoloną prędkością. Semafory wieloodcinkowe są zazwyczaj semafory, które są wjazdowe i wyjazdowe ze stacji. Stąd można właśnie rozpoznać, że zbliżamy się do jakiegoś dworca i właśnie mamy podany wjazd i wyjazd. Czyli tak pospolicie, po kolejowemu przelot mamy podany z maksymalną dozwoloną prędkością. Kurde. Jak se tak teraz pomyślę, kilka lat temu, jak jeszcze się nie zajmowałem YouTube'em, żebym tyle pojęć kolejowych znał, kurde, nie było szans. A tu teraz popatrzcie, kurde. Ale im więcej człowiek się uczy, im więcej człowiek zajmuje się swoim hobby, tym więcej też potrafi. Zawsze tak jest, zawsze tak było i zawsze tak będzie. Mamy przed sobą tarczę ostrzegawczą, świecącą się na pomarańczowo. Zacznijmy już hamować. Kolejny semafor stój. Kolejny semafor czerwony. Opuścimy trochę kamerkę, żeby było tutaj trochę pulpit lepiej widać. Taka ciekawostka, porada. Jeżeli macie słabszy komputer, a gracie na dość wysokich ustawieniach graficznych, nie jeździcie tak, że praktycznie kamera jest skierowana od razu w okno, tylko skierujcie sobie kamerę tak, żeby było więcej widać pulpitu niż linii kolejowej. Wtedy będziecie mieli lepsze
lepszą ilość klatek na sekundę. Grawa będzie o wiele płynniej pracować. Problem ten miałem na moim poprzednim komputerze gamingowym, na którym nagrywałem moje pierwsze filmiki. I właśnie tam zauważyłem, że jak kamerę opuszczę w taką pozycję, że więcej widać pulpitu niż tak jak właśnie teraz to jest ustawione, miałem o wiele płynniejszą grę, o wiele więcej klatek na sekundę byłem w stanie wyciągnąć i ta gra o wiele lepiej działała. Teraz mam oczywiście troszeczkę mocniej, troszeczkę, mam bardzo mocny komputer, więc mi nie przeszkadza, czy jadę tak, czy jadę tak. Ja zawsze będę miał tą samą ilość klatek na sekundę, ale właśnie dla osób, które mają słabsze komputery, które mają słabszą kartę graficzną, wypróbujcie sobie po prostu ustawiać kamerę troszeczkę niżej, bardziej w stronę pulpitu niż w stronę okna. Na pewno nie będziecie tego żałować. Długa ta linia kolejowa. Jeżeli jedziemy pociągiem towarowym, jeszcze nas jakiś zawali droga, hamuje tutaj co chwilę, to przyznam, że przejechanie kompletnie całej linii kolejowej od punktu A do punktu B trwa dość sporo, nie? Tu trzeba sobie zarezerwować trochę czasu, bo ponad godzinę będziemy jechać. Podejrzewam, że tak nawet do półtora godziny nam będzie tutaj zajmować przejazd właśnie całą tą linią kolejową. 185 z mieszanym składem towarowym. Bardzo fajna lokomotywa Trax. Dwójka to jest taka troszeczkę, nawet bym powiedział, lokomotywa sentymentalna dla mnie, bo to była praktycznie lokomotywa, pierwsza lokomotywa towarowa, elektryczna, z którą się właśnie zetknąłem w symulatorze kolejowym. Kiedyś nie grałem w Train Simulator Classic, tylko zacząłem swoją przygodę z symulatorami kolejowymi od gry Train Sim World 2020, od tej pierwszej wersji Train Sim World. Pamiętam, że pierwszy dodatek, jaki w jakikolwiek wyszedł do tej gry, był właśnie Sand Patch Grave. Ale amerykańskie lokomotywy były fajne, ale to nie takie było idealne dla mnie. To nie było to, czego sam szukałem. I właśnie za jakiś czas wyszedł dodatek Ruhrsieg Nord. Był to pierwszy dodatek niemieckich linii kolejowych wypuszczonych do serii Train Sim World. I tam właśnie był Trax 2, Baureihe 185 i pamiętam, jak zacząłem grać właśnie Traxem, mówię, kurde, jaka fajna lokomotywa, jak fajnie zrobiona, ile cichsza od tych lokomotyw spalinowych, ile szybsza, ile silniejsza. I tak właśnie zaczęła się moja przygoda z symulatorami kolejowymi. Tak porównując w tamte czasy, co wiedziałem, a teraz co o liniach niemieckich wiem, sami widzicie, ale to jest właśnie... Im bardziej pielęgnujecie swoje hobby, im częściej się tym hobby zajmujecie, tym po prostu jest to lepiej dla was. Uczycie się czegoś nowego, rozwijacie się, otwierają się przed wami drzwi do innych rzeczy, do innych światów. Spotykacie się z ludźmi o tej samej tematyce. Tak jak ja zrobiłem kanał na YouTubie, który właśnie poświęciłem symulatorom, chociaż na moim kanale oczywiście będą się inne gry pojawiać, ale symulatory są takim głównym tematem właśnie na kanale, z czego się naprawdę bardzo cieszę.
Mamy jeszcze około 6,8 km do Rosenheim. Już niedaleko. Widzę, że pociąg regionalny chyba już dojechał do Rosenheimu, bo odcinki są przed nami wolne, sektory są przed nami wolne i możemy tutaj cały czas jechać 100 km na godzinę i nic nas nie hamuje. Także możliwe, że ten talent jedynka już dojechał do miejsca docelowego. Właśnie do stacji Rosenheim. Tak widzę po tablicach hektometrycznych, że jeszcze 5,8 km do końca linii kolejowej, czyli praktycznie do dworca głównego w Rosenheimie. Po tych tablicach hektometrycznych, po tych tutaj, to są tablice hektometryczne, u góry jest kilometraż, na dole jest odsetek metrów, w tym przypadku jest 5 km i 200 metrów. Jest to akurat tutaj bardzo dobrze zrobione i jeżeli chcecie wiedzieć, w którym miejscu na linii kolejowej się znajdujecie, ile wam jeszcze do końca zostało, to właśnie popatrzcie sobie na tablicę hektometryczną i będziecie wiedzieć. Tam była zapowiedź ograniczenia prędkości do 80 km na godzinę. Potwierdzamy to w PZB, inaczej będzie nagłe. Hamujemy do 70. Zastanowicie się na pewno, dlaczego hamujemy do 70, jak była wywieszona 80. Nie zapominajcie o naszej prędkości docelowej. Jeżeli potwierdzamy w PZB, to tam obojętnie, czy jest 80, czy 90, zawsze musimy hamować do 70 na godzinę, ponieważ na 70 na godzinę jest monitoring ustawiony. To jest właśnie to, o czym wspomniałem na początku. Tutaj bardzo dużo się dzieje na tym przejeździe. Bardzo dużo rzeczy jest, które musimy potwierdzać. I mamy bardzo dużo możliwości właśnie, żeby poćwiczyć jazdę z włączonym systemem PZB. Czyli mimo to, że mamy niby nudny przejazd pociągiem towarowym, jednak coś się cały czas dzieje. Szczerze powiedziawszy, zleciał ten przejazd niesamowicie szybko. Tutaj tarcza ostrzegawcza świeci się na zielono. Pod spodem jest literka R. Ta literka jest to oznajmienie, w jakim kierunku jest ułożone torowisko. Literka R, czyli Rosenheim, i w tą stronę jest ułożone torowisko. Te literki pojawiają się najczęściej na węzłach kolejowych, na rozgałęzieniach do różnych miast. I to jest informacja dla maszynisty, że po prostu jedzie w dobrą stronę, ponieważ jakby się dyżurny ruchu walnął w ułożeniu torowiska, maszynista jest jeszcze w trakcie wyhamować swój skład, zadzwonić do dyżurnego i powiedzieć: ej, Hans, ułożyłeś mi torowisko nie w tą stronę. No i Hans musi wtedy się tłumaczyć i poprawić swój błąd, nie? Tutaj się świeci na biało R. Tam przy tarczach ostrzegawczych literki te świecą się na żółto. Przy semaforach świecą się na biało. Różnią się ten kolor różni się tym, że jedno jest zapowiedź i jedno jest oznajmienie. Czyli taka jak zapowiedź prędkości, zapowiedź ograniczenia prędkości. I praktycznie od semafora białe już obowiązuje. Dobra. Semafor wjazdowy świeci się na pomarańczowo. Możemy go minąć. Kolejny semafor jest na stój. Ale to tylko dlatego, że kończymy tutaj nasz bieg.
zjeżdżamy tutaj na tor o przeciwległym kierunku jazdy, na tak zwany tor lewy. Musimy się tutaj doczłapać do bocznicy towarowej w Rosenheimie. Chyba że nas w peronach zatrzymają, bo tutaj, bo może będziemy mieli podmianę maszynisty. Moim grubym paluchem uderzyłem w klawisz S i mi się kierunek jazdy na neutralny przestawił, dlatego było tutaj takich różnych dziwnych dźwięków. No, mam klawiaturę, która jest naprawdę niesamowicie czuła i tylko dotyk klawisza wyzwala już cały mechanizm, także czasami się zdarzają różne dziwne sytuacje. 800 metrów! Tutaj dojeżdżamy, tutaj kończymy nasz przejazd. Ja się z wami będę już pomału żegnał. Dziękuję serdecznie za uwagę, dziękuję serdecznie za obejrzenie mojego filmiku. Jeżeli filmik wam się spodobał, zostawcie lajka i zasubskrybujcie kanał, by nie przegapić innych filmików o tematyce symulatorów kolejowych, jakie pojawiają się co tydzień na moim kanale. Chciałbym również podziękować sponsorom mojego kanału. Są to osoby, które aktywnie, finansowo wspierają mój kanał, moja kanałowa szlachta. My się tu będziemy zatrzymywać. Zaraz zobaczymy, jak to poszło, ile zdobyliśmy punktów. No, błędów dużo nie było, jechaliśmy tempomatem, więc prędkości raczej dużo nie przekraczaliśmy, tak jak to było, jak to miało miejsce na 101. Chwila koncentracji, w zasadzie mogę tutaj jeszcze troszeczkę podhamować. I tak muszę w zasadzie wyhamować, ponieważ leży tu magnes 500 Hz, który mogę minąć z maksymalną prędkością 25 km na godzinę. Mam, cienko widać, słońce świeci prosto w wyświetlacz 13, dobra. Światło akurat świeci prosto w wyświetlacz i nie widać zbytnio, także za to akurat przepraszam, nie mam z tym raczej nic do czynienia. Taka jest fizyka po prostu paneli ciekłokrystalicznych. Chwila koncentracji. W zasadzie człapiemy się dość wolno do tego semafora. Dociągnijmy do niego, zatrzymajmy się kawałek przed nim. Ale jak widzicie, zostaliśmy skierowani w perony, czyli będzie tutaj podmiana maszynisty. Chyba taka podmiana nazywa się podmianą w locie. Praktycznie ja bym w tym momencie opuścił pojazd, kolejny maszynista by tutaj wszedł na pokład i pojechałby dalej do swojego... do swojej stacji docelowej, nie? Dobra. Hamujemy, zatrzymujemy się. Semafor dobrze widać. Zadanie wykonane. A kilka razy zdarzyło się przejechanie maksymalnie dozwolonej prędkości, ale zdobyliśmy 14 729 punktów, co nam daje platynę na tej linii kolejowej. Bardzo dobry rezultat. Dobra, ja się z wami żegnam, życzę wam miłego dnia, widzimy się w kolejnym filmiku, do zobaczenia, cześć! We'll be right back.